Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Arek Bartosiak. Łukasz Klinkę. Wywiadowcy Podcast. Zapraszamy na kolejny program z cyklu Wiek Niewinności. A dzisiaj naszym gościem jest właściwie, nie ma go jak przedstawić, Michał Urbaniak. Wszystko nie, i na temat. Nie trzeba przedstawiać. Urbanator. Urbanator, ewentualnie. Kiedy i gdzie się urodziłeś? Dokładnie. Dokładnie o 6 rano na Smoczej w Warszawie, w jakimś szpitalu, który podobno tam był, nie wiem. Nie widać go i nie wiem, gdzie był. I to było 22 stycznia 1943 roku, no niedługo przed powstaniem i parę dni przed powstaniem. Mama, udając Niemkę i znając 10, chyba do 20 słów po niemiecku, pociągiem wywiozła mnie do braci, dwóch braci było w Piotrkowie Trybunalskim. I tak stałem się łodzianinem, bo się wychowałem potem już w Łodzi razem z nimi wszystkimi. Na ulicy Cichej. Proszę? Na ulicy Cichej. Ciasnej. Ciasnej. Przepraszam. Ona też była cicha do pewnego momentu. Ciasna i cicha. Do pewnego momentu była. A później już była bardzo, bardzo głośna, a do tego dojdziemy. Jakie jest twoje pierwsze wspomnienie z życia? Pierwsze wspomnienie to jest w ogóle jeszcze jedna ulica. To jest ulica Narewska, gdzie były drewniaki. Wojo Janek. Mama Irena Wysocka, szwaczka z Łodzi, i wujo Mietek, który już był bardziej wykształcony od nich wszystkich i już mógł pozwolić na to, że należał do partii, stał się dyrektorem Wólczanki, w związku z powyższym miał murowany domeczek. I my właśnie tam potem mama zorganizowała taką sprawę, że na tej Ciasnej zaczął się budować jeszcze fajniejszy domek niż był. A to pierwsze wspomnienie? To właśnie jeszcze z tego... No właśnie wspomnienie to ze żłobka na ulicy Narewskiej, kiedy mój tatuś Edmund Michałowski, bo to jest prawdziwe moje nazwisko, reszta to pseudonimy artystyczne czy życiowe, zabierał mnie z przedszkola, zanim ktoś zdążył, mama czy ktoś, zabierał mnie, a już nie byli razem w ogóle i on tam się pojawiał od czasu do czasu, zabierał mnie do baru u Denysa, to się nazywało, i dosyć wygodnie, fajnie tak z góry sadzał mnie na barze. No i, a ja, ponieważ ja już tam zaczynałem czytać i się popisywał tym, że czytam, i w związku z tym miał duży rabat, a często w ogóle dyskont totalny na piwka. W związku z tym któregoś dnia mi się przydarzyło, według wspomnień mamy, i to nie raz, że przyprowadzono mnie z przedszkola, drugie śniadanko i tam jakieś mleczko. Ja mówiłem, ja nie chcę mlecko, ja chcę piwko zimne jak lód. Tak to było. Ale ty mówiłeś, że zapamiętałeś tatę dwa razy. To jest ten raz, a ten drugi raz? A drugi raz, kiedy już chodziłem do pierwszej przez dwa tygodnie, potem do drugiej klasy szkoły podstawowej. Już była inna dzień, już na Ciasną chodziłem, to Pabianicka była. Na Pabianickiej była szkoła i któregoś dnia wracałem ze szkoły, to były trzy przystanki do Ciasnej, tam w stronę kolei obwodowej, i jakiś zarośnięty dryblas tak szedł koło mnie, za mną. Ja trochę uciekałem z tym tornisterkiem szybciej, to on też, i w końcu przemówił do mnie, zapytał się, czy jestem Michał. Zrozumiałem, że coś tu na rzeczy jest mocnego. Jak tam mamusia? No, nie powiedziałem okej, bo chyba nie znałem tego słowa, ale tak, takie coś powiedziałem, że jest w porządku. I jeszcze przyspieszyłem. To on też przyspieszył. I tak pamiętam, jak gdzieś szedł. I w pewnym momencie
A w ogóle to trochę miał fajne aromaty, fajne perfumy, nie wiem, chyba z beczki brane. I w pewnym momencie na rogu taka drewniana chatka była i takie drzwi otwarte i paru panów z kufelkami i tam zginął. To był ostatni raz, kiedy widziałem mojego tatusia. Powiedziałeś dyblas, bo tata był taki dwumetrowy. Dwumetrowy. A mamusia była 1,5 metra, także to pamiętam te zdjęcia. Mam gdzieś jakieś takie zdjęcia. Tata przed wojną był przedstawicielem Forda, tak? Tata był przedstawicielem Forda na Europę Wschodnią, ale mama też wspominała z nim takie podróże. To mówi Petersburg, Berlin, Paryż, Wiedeń. Takie rzeczy. Właściwie tak w środkową Europę. Nie, detali nie znam za dużo, bo mama mnie bardzo chroniła przed wieloma wiadomościami, ponieważ się rozstała. Nie chciała jakiejś traumy czy czegokolwiek przelewać na mnie. Także te sprawy są do dzisiaj właściwie nie wszystkie wyjaśnione w moim życiu. A ja z kolei ginąc w Nowym Jorku przez nad 40 parę lat przestałem po prostu mieć kontakt z tymi korzeniami tak za bardzo. A ten talent muzyczny to po tacie? Czy po mamie? Jak to jest? To chyba, nie wiem, skąd, jakiś pewnie, to też nieraz się mówi, że tak te Amerykanie mówią higher power, siła wyższa, trochę inaczej pojmowana, to raczej dla ateistów po prostu, że jest coś, ale nie jest zbyt zdefiniowane. No, zaczęło mnie to interesować. Pasodoble, ale ciekawe, że muzyki takiej nie było specjalnie, tylko że taki jakiś taniec jak pasodoble. Natomiast muzyka była polska muzyka ludowa. Dzisiejszy minister kultury bardzo był dumny ze mnie z tego, co wtedy słuchałem. Były orkiestry pana Wesołowskiego, Stecia i Jóźwikowskiego. To mogły być 54, 5, 6 przed adapterem sobie siadałem. I otwierałem adapter, radio jakieś tam było i o 12 po sygnale z Wieży Mariackiej grało coś takiego, akordeoniki, bo umpa, 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 a ja sobie albo tutaj, albo tak się bawiłem. No i powiedziano, że może mam talent muzyczny, no i tak zostałem skazany na cudowne życie. No bo kiedyś sugerowałeś, że talent muzyczny to ktoś ci powiedział może to raczej. Po tatusiu, smykałka organizacyjna po mamusi, ale ty sam pewnie słyszałeś potem w swoim życiu, nawet jak byłeś mały, może w jakichś nerwach, że jak coś, nie wiem, źle się zachowałeś, to na przykład ktoś powiedział, o to po tatusiu, albo coś takiego. No. Było coś takiego, czy... Bo mały człowiek zawsze myśli, jaki jest, dlaczego taki jest i czy wtedy myślałeś o tacie. No tak, często wtedy myślałem o tacie, ale była to postać abstrakcyjna. Dla mnie tym bardziej, że jako młody chłopak widziałem, że z ojczymem nie układało się mamie życie. Też zacząłem się bawić w terapeutę, takiego mały terapeuta. Domowy terapeuta. Domowy, że chciałem, żeby się nie kłócili. On miał swojego syna, ja byłem synem mamy. To też było trochę, nie zgadzało się, bo tam... Zazdrość kto kogo i co komu robi, dlaczego. Także nawet które dziecko jest wolniejsze. No ja zasugerowałem, żeby zmienić nazwisko właśnie na... To był Marian Urbaniak, jej mąż. Mamy, że może będzie bardziej rodzinnie. Wszystko, no, nie zupełnie wyszło. W związku z tym to przyspieszyło mój abordaż z domu. W wieku lat 15 to już byłem samodzielnym, chociaż pieniądze były w brud, tego było tam mama. No tak, to jeszcze o tym porozmawiamy. Kombinowała na lewo, na prawo. Normalnie dzisiaj to pewnie te luki, które mama powodowała, chyba nie przeszły. No tak. Ale ty się wyprowadziłeś z domu tak wcześnie, bo ojczym bił, tak? Tak, ale tak, no mama nie pozwalała, żeby mnie bił, natomiast i żeby nikogo bił, no ale on bardzo chętnie swojego syna bił, bo też chciał, żeby był zdolniejszy. No niestety nie szło mu. Muszę powiedzieć, że jak był w pierwszej klasie 3 lata... Dzidek. Tak, to Dzidek. Był Dzidek. Bo on
miałem trochę problemy rozwojowe, no pewnie w różnych kierunkach. Tutaj mu trochę brakowało, za to poniżej miał za dużo. Pokazywał zresztą nam bardzo chętnie takie różne sztuczki, jak na owe czasy dla mnie, od 4 lata młodszego i dla moich skrzypków, bo to byłem skrzypkiem takim dziewięcioletnim tam, czyli moi koledzy, koleżanki. No to imponująco to wszystko wyglądało, czyli tak wyprawiał. Szokujące i imponujące. Szokujące i imponujące, ale czasami do szkoły do niego przychodziłem i pod ławką mu podpowiadałem. To była w pierwszej klasie, na drugi raz w pierwszej klasie jak był. No i to było też kością niezgody niestety. A potem ja sam pamiętam, jak ojczyma prosiłem tam w pokoju, gdzie mieliśmy taki duży fortepian. To nie był Stein mój, ale był Beckstein. I tam on się chował pod tego fortepian. Ja błagałem ojczyma, żeby mu nic nie robił, on go gonił z kijem. Zresztą kij i rura w ręku ojczyma Mariana Urbaniaka było bardzo cudownym narzędziem, bo się przydawało potem w obronie dóbr, jakie mieliśmy na Ciasnej właśnie w tym domu. Niedawno byłem a propos róg Ciasnej i ceramicznej. Wygląda podobnie. Miałem się pytać właśnie, kiedy ostatnio byłeś w tym miejscu? Czyli całkiem niedawno. Jeżeli chodzi o tatę, bo ja bym wrócił do taty. Mama twoja chroniła cię przed różnymi historiami i tak dalej. Czy w ogóle nawet jakby blokowała tak, informacje. Dostęp informacyjny taki, tak. Ale czy ty w końcu poznałeś prawdę, jak on skończył? Też czy to też takie trochę legendy są? No nie, prawda była taka, że gdzieś się połamał, gdzieś się w Gorzowie podobno. I gdzieś się zimą, gdzieś się coś połamał sobie nogi, jakiś wypadek. No i nawet nie zostałem poinformowany kiedy i jak, jeżeli zmarł, bo mama musiała to wiedzieć. Mm-hmm. No niestety ja się tego nie dowiedziałem i to było tabu, a już byłem w takim okresie, że właściwie jedynym moim obowiązkiem było, i to względem mamy, jako jednak też, synku, weź skrzypeczki i im pokaż. I właściwie ja grałem cały czas na skrzypcach albo słuchałem tych płyt. Nie zapomnę, jak miałem płyty winylowe skrzypków, na przykład Oistracha, którego do dzisiaj uwielbiam i pamiętam jego ton. Zresztą niedawno też widziałem na YouTubie gdzieś, jakieś przypadkowo wpadło nagranie. Rzeczywiście to było genialne, to jest trudno porównać z czymkolwiek. I pamiętam, że co kawałek tego koncertu trzeba było zatrzymywać, bo ja też z tym ciszyłem. Tak jak potem jazz, też z płytami. No i trzeba było przewracać płytę na drugą stronę. I taki koncert na przykład składał się z 3-4 płyt. Boże. Dużo roboty, dużo. No, ale to a propos tego, to chyba lepiej niż tak jak teraz, że tej muzyki jest za dużo i właściwie według hasła i ty możesz być muzykiem, i ty możesz być kompozytorem. Weź tylko komputer, parę guzików, już jest. No każdy może robić wszystko. I najgorsze jest to, że to się puszcza naokoło, jeszcze propaguje i to. Ja nie jestem wrogiem tych wszystkich technologii. Wprost przeciwnie, jako wodnik jestem fanatykiem tego i jesteś technologii. Jesteś z tego znany, dokładnie. I tego wszystkiego, co się dzieje, tylko że błagam, że nie wszyscy to. I nie tyle tego, a przynajmniej ktoś, kto puszcza to, żeby posłuchał, co puszcza. No. Żeby odsiadł ziarno od plew. No, no bo jest dużo, jest tłok, jest bardzo, bardzo dużo. O to chodzi, no po prostu. A ludzie mają coraz mniej czasu, bo jest coraz więcej możliwości. Także czasy są ciekawe. A jeszcze do tego, już tak nawiązując wszystkim, to zauważyłem, że bardzo trafne jest i było powiedzenie, że starość człowiek dzieci nie. Ja to bardzo, bardzo odczuwam. Szczególnie w tej atmosferze, która się w tej chwili w tym kraju dzieje. No wręcz jak w lustrze niektóre, bardzo dużo rzeczy się odbija, to normalnie czuję się tak, jakbym miał 14-15 lat. Że jest powrót do PRL-u.
No jest, jest bardzo, bardzo wyraźny. Tylko że wtedy było trochę poczucia humoru i nie było rozdziału. No bo właśnie mówię, że mój wujek był szefem partii, a przychodził i razem słuchaliśmy Wolnej Europy Głosu Ameryki. Mówił, słuchajcie, Amerykanie przyjdą nas wyzwolić. A teraz, no to chyba ta trzecia wojna nas czeka. Bardzo ciekawe wtedy. Coś to wszystko też premier zapowiedział w Financial Times. No, tak, no jest to w ogóle bardzo ciekawie. No jest tak jak podobnie jak było, tylko jeszcze brakuje mi szkoły, ale chyba dostanę jeszcze. No tak. Się znajdzie. Ja cały czas o tacie. Mhm. Czy ty wiesz, gdzie jest grób taty? Nie czy wiem. Nigdy się tego nie dowiedziałeś? Nie, no właśnie zastanawiałem się. I nie wiem, jak mógł mieć jakąś rodzinę gdzieś tam, z tamtej strony. Natomiast to, co wiem i to, co moja żona Dorota trochę poodkrywała, bo on miał brata, który był po wojnie ambasadorem Polski w Londynie. Mhm. I gdzieś tym tropem poszła i wiem, że zdaje się, pan Daniel Passant też coś więcej wie i nawet myśleliśmy o tym, żeby trochę porozmawiać na ten temat. Pogrzebać i się pogrzebać trochę. Ale to tak życie tak szybko. Ale może warto tak się zatrzymać troszkę. No, tak. Mama cię trzymała w takim odosobnieniu od taty, bo tata był utracił już po prostu, lubił zabawę. Bo po prostu mama miała swoje życie z nim. Kobiety często mówią, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Ja lubię. Niestety moje życie sprawiło, że parę razy wchodziłem do tej drugi raz do rzeki i nie tylko drugi. No tak, ale mama była pewnie bardziej ortodoksyjna i bardziej stanowcza w tych sprawach. W związku z tym zablokowała. Nie chciałem, żebym się ani martwił, ani myślał. Bardzo mało. Dużo wspominałem mamę i to raczej z późniejszych okresów, bo też byłem trochę no chyba niedobry, jak mama powiedziała, jak miałem 15 lat, mówi, ze złością mama kiedyś mnie trzasnęła i powiedziała, ja się tak zasłaniałem, że jestem taki sam jak ojciec. Czyli musiało być mnie najlepiej. No. Poza tym no ja się usamodzielniłem. Zresztą 15 roku szybko życia już grałem, zarabiałem, a mama ciągle by chciała dawać pieniądze. Zresztą z wesołych rzeczy to mogę powiedzieć. Wiele, wiele lat tego później, jak przyjechała do Nowego Jorku, to była parę razy, i to rok, dwa z nami, ale jak była, to za każdym razem przemyciła jakieś $1000, żeby w razie czegoś, żeby jeszcze pomóc. Dla synka. Tak. Z tej biednej Polski przemycała dolary dla syna, to, któremu się dobrze powodziło. A jak za każdym razem, przedtem, kiedy wyjeżdżałem za granicę, to miałem specjalny krawat przez mamę, bo była szwaczką, zamszowy, pamiętam, fajny taki, gdzie się chowało właśnie 100 dolarówka tam, zaszyta. Także można było, na przykład wyjeżdżając do Włoch, można było z 10 ortalionów przywieźć. No tak. Wtedy mama miała niesłychany talent do interesów, prawda? Talent i zamiłowanie, bo to tak, pasja. Bo u was w domu była właściwie, można powiedzieć, podziemna fabryka tkacka, tak? Czy też krawiecka. Podziemna i naziemna, bo oglądałem ten dom niedawno. Jest duży, duży dom, gdzie pod strychem były schowki dla ludzi, którzy chowali pracownice, szwaczki też, albo dziewiarki, bo tam dziewiarnia też była. A po dwórku był taki garaż, który była i szwalnia, i dziewiarnia. To dosyć duży budynek i było podziemne przejście. I w razie kontroli milicyjnej, to właśnie ten albo kij, albo wręcz w gazetę owinięta rura przy drzwiach stała, to i ojciec wtedy, tata Urbaniak, używał go w celach sportowych. Tłuk tych milicjantów. Lała się krew, ja uciekałem, mnie chowano od tego wszystkiego. Także zanim
ktoś, jakaś grupa w końcu zmundurowanych, zorganizowanych towarzyszy się dostała do domu, to wszystko było pozamiatane, posprzątane, było bezpieczne. Tam były specjalne skrytki chyba, prawda? Skrytki, i na maszyny, i na ludzi, i na towary. Także to było porobione. A basen, który był w ogródku, został przerobiony na klomb, ponieważ było za dużo denuncjacji, się mówi? Mm-hmm. Tak? Raził po prostu. Tak, no ranił i tak dużo. A jak strasznie trudno było dojść 300 metrów do tramwaju, byłem zaczepiany i mówiono na mnie fabrykant. Mm-hmm. A to mi tak nie podobało mi się. To mamie też się nie podobało, więc najczęściej jeździłem do szkoły taksówką. Wtedy. Ja właśnie sobie uświadomiłem, że my dla młodszych słuchaczy i widzów powinniśmy wytłumaczyć, o co chodzi, bo to może być taka opowieść, że jako żelaznym wilku. Tak? Że w tamtych czasach prywatna inicjatywa była zabroniona. Oczywiście. I było takie przedsiębiorstwa jak wasze musiały działać nielegalnie w szarej strefie i to było ścigane, więc dlatego przychodziła milicja, ścigane, urząd skarbowy. Zresztą podobnie, tak? Podobnie jak i dzisiaj, tylko że na innej zasadzie. Dzisiaj mamy internet. No. Dobrze, że wtedy nie było internetu. No to wtedy nie byłoby tego interesu, prawda? No, to by szybko ale poszło. To były na to metody. Mama miała... należała do spółdzielni, bo spółdzielnie z kolei były możliwości. No i trzeba było tylko inwalidztwo udowodnić. Więc mama została inwalidką, nawet mocnej trzeciej kategorii. W związku z tym miała prawo dorabiać jako szwaczka, czyli rękawiczki mogły się gdzieś w domu pojawić, no, że walizki tego były, gdzie wyjeżdżały, no to już inna sprawa, ale było. No i jako inwalidka mogła do 1500 zł, pamiętam, bo to była taka przeciętna pensja i taki na miesiąc. Mogła zarabiać, także rachunkowość była bardzo prosta, z góry od razu się spisało 1500, a mama potrafiła to w ciągu paru dni wydawać. Zresztą no, tak mnie mama... Mama pewnie te 1500 to zarabia w dzień albo w parę godzin. Słuchajcie, aż wstyd opowiadać, ale naprawdę... No właśnie, jak już tłumaczymy wszystkim, to spróbujmy określić, jaka skala była. No taka skala, że pamiętam kiedyś wielką szafę dębową w jednym pokoju, gdzie jak mama czasami otwierała, to po prostu pieniądze wypadały i mama upychała. On nigdy nie wiedziała chyba, ile pieniędzy jest, ale było tego dużo. A w międzyczasie tata Urbaniak miał taką wielką encyklopedię, gdzie jeszcze za skórniaki chował. Już były wtedy górale, czyli 500. I tak układał. I jak już zacząłem się interesować, tak doszło w moim życiu wino kobieta, troszeczkę i dziewczynka i śpiew i tak dalej, no to zacząłem tak, poza tym co mama tam i tak inaczej pozwalała prawie na wszystko, to czasem taką pincetkę wyjąć, to nikt tego nie zauważył w domu. Co i strona była pincetka? A ta pincetka pozwalała mi na to, na przykład, że pamiętam, że zamiast pójść do szkoły, postanowiliśmy pójść do kolegi, jak chyba 14-latkowie. No na wagary, ale do kolegi. Piątka nas była. I oczywiście nakupowaliśmy jakiś bzdur. Miętówkę, żeby spróbować. Oczywiście papierosy. No i na zakąskę, ponieważ widzieliśmy u dorosłych te śledziki, więc to razem taka była kombinacja. Czyli likier miętowy i śledzie. Likier miętowy ze śledzikami, co skończyło się katastrofalnie. Nie wszyscy, bo z pięciu trzech padło tak, że tak, jeden skończył na komisariacie, drugi przespał w parku w strasznym stanie i po prostu no, pobrudził się, powymiotował różne rzeczy. A ja z jednym kolegą jeszcze do tego stopnia byliśmy bohaterami, że poszliśmy do szkoły, to było już liceum muzyczne na Jaracza 19 w Łodzi. I tam była taka piwnica, gdzie czasami się chodziło dymka. Wtedy nie było tego, no, ale jakiś tam był.
I tam się pokazać, jak potrafimy być pijani i jeszcze być w szkole. I nie padliśmy, no. I wtedy dwóch kolegów straciło szkołę, no. Zostali wyrzuceni. A my zostaliśmy skarani warunkowo jakoś coś, bo nie pamiętam dokładnie, ale było też bardzo duże skarcenie za te wybryki. No a już wtedy się zaczęło pojawiać i jazz, i właśnie blues, boogie-woogie, jakaś gitara obok, skrzypiec. Ale to był ten czas, to był czas pierwszego papierosa i pierwszy alkohol, to był właśnie ten likier miętowy, tak? Tak. No właśnie z tego górala, bo jeszcze do tego był, niedaleko był taki sklep kolonialny. Tam było wszystko drogie, to było wszystko tam albo z Ameryki, albo z Izraela. Więc tam na przykład bananówka, likiery różne takie. Na słodko. Tak, na słodko. No, nie wiem, czy bylibyśmy w stanie wtedy przełknąć jakiś nawet dobry koniak, tak, czy dobry alkohol. Coś bardziej wytrawnego. No ale to powoli, to szybko przyszło. Te 500 w encyklopedii to było raz, natomiast słyszeliśmy, że w ogrodzie były też zakopywane słoiki ze złotymi 20-dolarówkami. Te słoiki, te 500 to nie tylko raz, ale od czasu do czasu. Natomiast to pamiętam, jak dziś nawet było ciemno, z latarką, z bratem Dzitkiem dostaliśmy się gdzieś pod drzewko, dokopaliśmy się taki słoik z takimi 20-metalowymi 20-dolarówkami. To było bardzo ciekawe, ale nie ruszaliśmy tak, zresztą byśmy nie wiedzieli, co z tym zrobić, też tak szczerze mówiąc, jak to dzieci. Ale graliście w Cymbergaja chyba tymi... Nie, no to jeszcze... Potem, użytkowo to potem sprawdzało się. On to w końcu zrobił, ja nawet nie wiedziałem. To w ogóle chyba się od tego zaczęło, że on to już odkrył przedtem i mi pokazał. Coś takiego, zdaje się, było, a przedtem to rzeczywiście tak jakieś... No tak. Do zabawy. No bo ja to nie orientowałem się. Bo to my troszkę przeskakujemy w czasie. Ale to wątek jest ten sam. No, czyli ty byłeś królem życia w wieku 14 lat. Najbogatszy w dzielnicy chłopak chyba. O, to na pewno. To było, w ogóle jak teraz tam patrzę, było auto, był motocykl, no, był ten basen. I co się jeszcze było? Straszny ciąg do sportu. Już, no, kolarstwo. Byłem w klubie ping-pongowym, energetyka. Pamiętam, jak gdzieś, a mnie nie wolno było, bo to ręce skrzypka. To robiłem potajemnie. Przed z kolei mamusią. Powiedziałem, że na przykład idę do Bogdana poćwiczyć, a zamiast do Bogdana poćwiczyć, to ja miałem kupiony z tych 500 dolarówek rower, diamant, NRD-owski wyścigowy rower, i to był na rogu u sąsiada, u kolegi. Trzymałeś, także żeby nie widzieli. Żeby nikt nie wiedział. Bo mama także też chyba, że wyrżniesz się na rowerze, połamiesz ręce. Tak? Na przykład powiedziałem, że idę do Dzidek, też Zdzisław Banaszczyk, nawet pamiętam, że idziemy odrabiać lekcje, wspólnie będziemy robić, a ja szedłem na róg Pabienicki, brałem swój rower i pamiętam 40 kilometrów do Łasku i z powrotem. Jeszcze był takie wydarzenie, że zaczęło padać i ciężarówka zahamowała, ja przeleciałem pod ciężarówką z tym rowerem z przodu. O dziwo, nic się nie stało i nawet rower trochę poprawiłem, kierownicę, było dalej. A to była już wyścigówka. Fajne było. Trochę ryzyko było. W tej fabryce to mama szyła, mama z ojczymem, bo on też prowadził ten biznes razem tak, z nią, tak, tylko no, pewnie był trochę bardziej pod komendą. Tak, go w ogóle poznała, bo on był tkaczem u mamy najpierw. Okay. Na Narewskiej jeszcze. To nie tylko rękawiczki, ale w ogóle szyli odzież, tak? No, i po całej Polsce to tak, było nie odzież, tylko towary. Wtedy najbardziej chodliwym towarem, zanim jeszcze te rękawiczki się potem pojawiły na większą skalę, to była tak zwana kratka. Co to jest kratka? No taki, tak jak na przykład skockie te spódnice mają. No, po prostu materiały w kratkę. To było podstawą. Krata, tam. Bo potem były marynarki, no wszystko. No, był moment, że krata była modna. No, bardzo nawet.
o tej modzie potem, jak zacząłem już dorastać, to też mogę trochę opowiedzieć, bo to też ciekawe. Buty na słoninę i marynarki z tym. Takie rzeczy. Ale pufy. Wracając do tej fabryki, no fabryka. Mama poznała w ogóle tkacza. Marian Urbaniak. I tak się. I stąd to się wzięło. Skąd się to wzięło? Bo też wytłumaczmy, bo wcześniej mówiliśmy o tym, że te wszystkie rury stalowe i tak dalej, których używał tkacz, czyli tak. Twój ojczym, ale to jest tak naprawdę konsekwencja różnych jego przeżyć wojennych. Oczywiście. Prawda? On przeżył pawiak i czasami pewnie trochę nie potrafił jakby, nie wiem, jak no, po trzymać prostu, na wodze mówił, emocji. Mówił, że dostaje apopleksję. O. Mhm. Tak się to nazywało. Bo on miał żółte papiery jakby po miał, tak. I rzeczywiście, no, czasami dostawał to w domu niestety też i to było nie najlepsze, ale czasami się właśnie w tych oficjalnych występach samoobrony bardzo przydawało. No było tak, sporo czasu. On tak. Się później w sądzie, rozumiem, mógł wybronić tym, że jest chory, ma żółte papiery. No nie, w związku tylko w sądzie. Z tym... Też pamiętam takie wydarzenia, że po prostu był aresztowany. To był taki obóz, rodzaj no, zakładu karnego na Sikawie, to się nazywa, to było jak się z Odbrzezin dojeżdża do Łodzi teraz, czasami to widzę. To pamiętam raz czy dwa, to z mamą byliśmy pod kratą, ją gdzieś pod siatą taką z ochroną i on się tam pojawiał. Nie wiem, jak mama to robiła, że się skontaktowali, ale się kontaktowali i mówiła, Maniuś, nie, jeszcze parę dni, nie przejmuj się, już prezes działa. Tak to było. Czyli tak, coś było załatwiane. Już coś było załatwione. I, no tak. Trzeba było sobie radzić. Ale to pamiętasz takie dwie wizyty w areszcie, tak? No tak, 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 tak gdzieś było, no bo to... Znaczy jego wizyt to pewnie było dużo więcej. Ale twoich dwie. Moje tam ze dwie, tak. A jak ojczym się zapatrywał na to, że ty będziesz muzykiem, że... No, bo mama bardzo pilnowała, żebyś był tym skrzypkiem i to najlepszym no tak, na świecie, prawda? Mama pilnowała i wiedziała dużo, dużo mądrych lat, które właściwie do dzisiaj są ważne i bardzo chętnie bym udzielił, gdybym komuś udzielał, ale mi się proszę, to rzadko to zdarza. Może ktoś się posłucha. No, a propos pieniędzy na przykład, mówię, synku, pamiętaj, że najważniejsze, jeśli chodzi o finanse, to jest tak. Po pierwsze, bardzo dużo zarabiać. Poza tym połowę chować, a połowę rozdaj. Oddaj, daj. I tak, takie tego typu porady były małe. Mamy. I mama była otwarta też na różne narodowości, bo był, istniał bardzo duży antysemityzm. Na przykład w Polsce mama była bardzo raczej i tolerancyjna, i nawet przeciwnie. Była filosemitką. Była, tak. A ty powiedziałeś, że ojciec, nie ojciec. Na kolei tak? ojciec przed wojną był działaczem w jakichś patriotycznych, bo to tak... Antysemit. Zawsze, zresztą tak samo jak dzisiaj. Tak samo się nazywało. No. Nie wiem, czy kiedyś słuchałem tyle o słowa homofobia. Nie wiedziałbym pewnie, co jest, ale w końcu chyba rozumiem powoli. Zrozumiałeś. Już chyba tak. Czyli twoi rodzice nie mogli się nawet dogadać w tym temacie prawdopodobnie światopoglądowo, nie? Bo no. Zupełnie myśleli trochę inaczej o świecie. Tak. Ale muszę z obserwacji to muszę powiedzieć, że niestety Polacy i kiedyś, i teraz, i chyba to już kurde na zawsze, że jak jest spokój, to jeszcze potrafią być albo być tolerancyjni, albo wyglądać na tolerancyjnych. Natomiast jak tylko nerwy jakieś poniosą, albo jakiś konflikt, to zaraz się zacznie wyzywanie taki owak i ta tolerancja ginie bardzo, bardzo szybko. Wskazanie wroga jest no, bardzo a w ogóle to od dzieciństwa to miałem jeszcze wizję taką, bo pamiętam już historię, jakiś człowiek się uczył, jakieś
No, historia Polski jest bardzo ciekawa. No, ja też mam bardzo ciekawe spojrzenie na to i powiedziałbym, może nawet dla niektórych kontrowersyjne, ale chyba praktyczne. Zresztą dlatego Andrzej Makowiecki, który napisał moją biografię, rozpoczął tak, że mama była filosemitką, ojciec był antysemitą, a ja się urodziłem Amerykaninem. Ale coś w tym jest naprawdę, bo ja mając 15 lat stojąc na Piotrkowskiej, już wiedząc sporo, właśnie wydawało mi się, że wiem wszystko, Mondrala, zauważyłem, że chyba najlepszym rozwiązaniem do tego kraju byłyby rozbiory. I uważam, że teraz to jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek, że ten kraj jest tak podzielony, że wtedy to nie było tego tak widać, no przynajmniej rodziny jakoś się trochę zgadzały w poglądach. W tej chwili to widać, że to za daleko poszło. Takie rozbiory to były bardzo dobre, tylko jak to technicznie przeprowadzić, żeby jeszcze było przyjaźnie, z uśmiechem na ustach i ze zgodą. Żeby wszyscy się rozebrali. Ale właściwie chcesz powiedzieć, że my nie umiemy cenić spokoju, tak? Że jak jest spokój, to... No niestety ten kraj był jak przenoszony stąd dotąd i to razem z ludźmi. To nie ma tak, że kraj przeniesie się i wszyscy tak się zapakują. Nigdy spokoju niestety nie było. No, a niestety zrobiło się nieciekawie. I ja dlatego mawiam, no nie mówię, że nie jestem Polakiem, ale nie czuję się jakoś tak w domu, a na pewno nie czuję się mocno, na pewno boję się słowa patriotyzm. Dlaczego? Dlatego, że to prowadzi od razu, co najmniej nawet co na zawodach sportowych widać, do kiboli, od razu do kłótni i tak dalej. No a teraz w tej chwili ten patriotyzm jest taki, że właściwie powinno się grać tylko muzyką ludową. Chodzić z tym, no, z flagą najlepiej, tutaj z wpinką flagi i to biało-czerwonej, a każde inne, nawet tej, którą w końcu wszyscy bardzo chcieliśmy i chcemy, żeby tej europejskiej, to czasami podobno nie wypada. No, niektórzy nawet to szmatą nazywali. Wróćmy do lat 50. Mocno to przeżywasz coś. Tak, coś ja naprawdę, dlatego, że wspominam i odnoszę się do tamtych czasów. Ale rozmawialiśmy, że to się tam wszystko to było przypomina. Zrozumiałe, bo po prostu generalnie po wojnie, wojna była tragiczna, po wojnie narobiono politycznych błędów i to wiedzieliśmy. Wiadomo, że jesteśmy ofiarami czegoś tam. Ale teraz chyba ofiarami głupoty, bo już nic tego nie zostało. Ja bym wrócił do lat 50., bo okazuje się, że to trochę było weselej. No to można porównywać. Tak, tyle. Mimo, że podobnie, to jednak trochę weselej. No i dzieciństwo jednak, prawda? Rozmawialiśmy o tym domu. To jest takie nasze pytanie, refren, no może nie tyle pytanie, ile stwierdzenie, żebyś zamknął oczy i przypomniał sobie, jaki ty miałeś widok z tego domu, ze swojego pokoju, z okna. Co ty widziałeś? Przede wszystkim, no, to, że białe firanki, no to jest proza, ale ten czarny fortepian, na którym często miałem na przykład książkę. To w pokoju. W pokoju, taki gabinet, prawie mój. I się grało troszeczkę na fortepianie, albo bawiło się graniem, ale czytałem książki tam. Zamiast nut były książki. Dużo ich nie przeczytałem, ale były, pamiętam, wszystkie te, cała trylogia Trzech Muszkieterów, 20 lat później, Aleksander Dumas, o, znany pisarz. Czyli zamiast nut stawiałeś książki, grałeś tak, i czytałeś? Tak. I no i te wszystkie indiańskie, Winnetu i tak dalej, to wszystko tam było czytane, chociaż pianistą jestem słabym i zostałem,
pewnie przez te książki, no ale trochę poczytałem sobie wtedy. No tak, przynajmniej. Ale w pokoju, tak. Z okna jaki miałeś widok? Z okna miałem widok na rogu spółdzielnia, pamiętam jak dziś. Tam się chodziło właściwie oglądać puste haki i czasem to mama tam załatwiała, że tam szefowa tej spółdzielni zawsze coś schowała, także tam się chodziło po masełku, spod lat parożek. Wszystko było dla... No wszystko, dla nawet Zagierka, że tak dygresja, było wszystko spod lady, chociaż wszystko było na wierzchu. Ja chodziłem czasami z mamą, mówię, mama, przecież jest. Pcicho. Pani Zosiu. Trzeba było załatwić coś. Nie kupowało się, tylko się załatwiało. Czyli widziałeś tą spółdzielnię. Tak. Poza tym był bardzo ładny w okolicy tam Ciasnej. Było bardzo ładne miejsce, bo była fabryka, którą, tak zwana klejarka. To niestety było bardzo często, szczególnie w ciepłe dni. Było bardzo, bardzo znacząco czuć. A obok tego były tereny, gdzie kopaliśmy piłkę. No, biegaliśmy, kopaliśmy piłkę, jeżeli był czas. Chociaż tego czasu było coraz mniej i coraz więcej siedziałem przy tym adapterze i przy skrzypcach. Ja mogłem na przykład odmówić, nie idę dzisiaj do szkoły, ale za to brałem skrzypce i grałem. Czasami nawet tego Winnetu sobie postawiłem i do niego grałem, ale grałem. Jak było słychać skrzypce, to mogłem... Nie iść do szkoły. Wszystko. Tak, nie było szkoły, nic się nie liczyło. W tym twoim pokoju chyba też zawisł plakat Jehudiego Menuhina. Oczywiście. Pierwszy plakat w twoim życiu. No tak. Zresztą poznałem go dzięki profesorowi Gbiorczykowi wtedy. Pierwszy mój profesor skrzypiec po koncercie w Filharmonii, gdzie autograf dostałem, nie wiem gdzie on jest, no ale właśnie, mam. Miałem się pytać, czy masz go gdzieś jeszcze? Nie jestem pewien, nie sądzę. Dawno, no, ja dużo rzeczy po drodze w życiu potraciłem, to razem ze zmianą... Przeprowadzki. Przeprowadzki i... rozstania, nowe powitania i tak dalej, to zostawały. Tak. Wiele rzeczy zostało. Tak się zastanawiam, bo też pytamy naszych gości o smaki i zapachy dzieciństwa. Czy jednym z tych zapachów to była ten klej z fabryki, tak? Ale tak, czy masz jeszcze coś takiego, że sobie przypominasz, co ładnie bądź brzydko pachniało i co ładnie, znaczy co było smaczne i niesmaczne, jak byłeś mały? No, na pewno były delikatesowe rzeczy, które były trudne do dostania. W tamtym okresie były bardzo trudne. Nawet, no, banan to był naprawdę bardzo trudny. Ananas to w tych sklepach kolonialnych czasami się pojawiało. Mało kto jadł wtedy, na pewno. To były rarytasy. Nie mówiąc oczywiście łosoś wędzony jakiś, no to też było, to bywało, ale to było. No ale z kolei ludzie przywozili ze wsi, tak się mówiło, że ze wsi świeże drób, świeże jajka, no i te różne szyneczki były. Bardzo dobre. No. Czyli ty masz takie troszeczkę smaki jak dzisiejsza młodzież. Bo tobie niczego nie brakowało. Tak, tak, tylko że nie trzeba z plastikowych tych rozpakowywać, tylko wtedy bardziej ekologicznie i zdrowo. Zawinięte w coś w rodzaju ręcznika, odwijane i to było świeżutkie. No, a potem się zaczęło trochę pojawiać, no tam z czasem to pamiętam, że w sklepach się coś zaczęło pojawiać. Zresztą bardzo ciekawym zdaniem bywało zawsze wśród znajomych. Słuchajcie, tam na Pabianickiej przyszła jest dostawa. Są nowe wędliny jakieś dobre na przykład. No to wszyscy jechali, lecieli tam. Mieli z pojazdów, to pierwszy był motocykl z przyczepą BMW, taki wojskowy.
niemiecki, a potem DKW. To w okolicy byście mieli chyba, byliście jedynymi, którzy mieli motocykl i auto w tamtym czasie. Tak. To jeszcze nie było Fiatów, ani Syrenek, ani nic. To było po prostu niemieckie. Ja się zastanawiam, czy gdybyś się nie zakochał jako nastolatek w jazzie, to byś był po prostu skrzypkiem klasycznym? Myślisz, że takie życie byłoby ci pisane? I często mówię, że już dawno by mnie nie było. Tak? No bo to z reguły jest takie... Życie jazzmena to jest podróż. Podróż jest to fantastyczna przygoda. Jest tu dużo radości. Bywa strasznie ciężko zresztą. Opłaciłem to problemami zdrowia. Tak jak mówię, nigdy nie miałem czasu chorować. To potem jak już zacząłem chorować, to chorowałem parę lat i to na wszystko, naraz. Koledzy przychodzili nieraz, ktoś mnie chciał odwiedzić, mówi, na którym piętrze jesteś, czyli na którym dziale. Ja odpowiadałem zawsze na każdym, bo rzeczywiście w każdej specjalności lekarze zaglądali. To był właśnie jeszcze teraz ostatnio ta pandemia i to nie same, bo nie chorowałem na COVID, ale dodała wszystkiego. Także zsumowało się, ale podróż, życie ciekawe. Ja do dzisiaj jestem w podróży. Pomimo tego, że niby mieszkam tu i tam, bo nie dosyć, że mam i mieszkanie w Warszawie i w Nowym Jorku, to jeszcze właściwie najchętniej też się, znaczy cały czas gdzieś się czuję, że ja podróżuję. Też kiedyś nazwałem to, że właściwie po każdej stronie oceanu jestem emigrantem. Bo to no tak jest. No i, a w tej chwili, jak przychodzi zima, to myślę o tym, żeby pograć i popodróżować po ciepłych krajach. Już nawet coś tam. Francja Południowa, Hiszpania i Włochy się szykuje. No, w Stanach COVID niestety zabrał mi piękną trasę. Trasę życiową, bo było już z telewizją, już z produkcją, wszystko ustalone. Trasa koncertowa po miejscach, które kiedyś grałem. Mhm. Łącznie z ekipą filmową i tak dalej. Być może, że to właśnie tej zimy wykonamy, ale europejską wersję. Mhm. To jest coś takiego w przygotowaniu. Ale podróż to jest... Ale twoje piękne życie mogło się tak ułożyć, żebyś z tym oceanem nie był... No tak właśnie, blisko, no bo mogłeś wylądować na stypendium w Moskwie, tak? To jakby był taki pomysł. Było szykowane dla ciebie stypendium. Tak, właśnie u Dawida Ojstracha. Ale tak patrząc życiowo na to, na pewno dużo pięknych przeżyć, bo muzykę kochałem, a jak dopóki nie poznałem tej imperialistycznej muzyki amerykańskiej, to ja rzeczywiście zakochany byłem w klasycznej muzyce. I chciałem to pogodzić. Tak jak Nigel Kennedy prawie to dokonał. Zresztą bardzo się zgadaliśmy na ten temat i zaprzyjaźniliśmy. Pamiętam, jak Nigel Kennedy przed tobą ukląkł na scenie. A ja pamiętam, jak grałem Village Vanguard i jakiś taki młody chłopak codziennie przychodził ze skrzypcami na wszystkich trzech setach, był na wszystkich, cały wieczór siedział. Potem nagrał płytę, chodził do Juilliard School. No o tym też nawet niedawno rozmawialiśmy, wspominaliśmy to. To życie muzyka klasycznego jest zawsze muzyka. Muzyka płaci za trudności życia, bo to jest jednak, potrafię być kłopotliwe, bo i to, że trzeba szczególnie instrumenty smyczkowe, ale dęte też. Trzeba ćwiczyć, trzeba pracować, trzeba być w formie, trzeba dbać o zdrowie, a to nie jest łatwe. No. A teraz jeszcze jest tyle możliwości w ogóle i tyle, wydaje się, obowiązków i tyle wyborów, że strasznie nie wyobrażam sobie tej prawdziwej dzieciństwa dzisiaj. Uważam, że to jest bardzo trudne. I
Być rodzicem też uważam, że jest bardzo trudno. A do tego jeszcze dojdziemy. Właśnie, ale to może jest dobry moment. Tak? Zauważasz, że na przykład twoje córki miały trudniejsze dzieciństwo, czy łatwiejsze od ciebie? Jak bardzo inne? No, przede wszystkim najłatwiejsze dzieciństwo, że poznały od urodzenia, co to jest wolność. Bo uważam, że to jest tylko nie mogę powiedzieć autorytatywnie, dla mnie wolność w Stanach, w Nowym Jorku, wszędzie jest zupełnie inna niż gdziekolwiek indziej, co najmniej tak. I ludzie są inni. Nie ma tego stresu międzyludzkiego. Ja nie wiem, jak to wszystko nazwać. Nie całe Stany są takie, ale Nowy Jork taki jest, bo są no tak, Stany. Nie, ale Stany też, nawet tak symboliczna wieść, bo Stany się według Steinberga, tak? Steinberg narysował takie zdjęcie, dzielą się na trzy części. To jest tak, Nowy Jork, Ohio, i Kalifornia. I wszystko się mieści. A to Ohio, tak. Łącznie z tym południem, z tymi dialektami, z tym wszystkim. To jest zupełnie inna bajka. Ale nawet w konfliktowych sytuacjach, czy na drodze, czy policja, czy coś, to jest zupełnie inne pojęcie. Ja nie chcę, to nie narzekam, że gdzieś, że tu jest źle, a tam jest dobrze, ale po prostu jest inaczej. Inaczej. Nie mówiąc o tym, że z krajów europejskich, na przykład Szwajcaria, taki piękny kraj, ja tak marzyłem być, spędziłem tam 2 lata i uważam, że to jest najbardziej policyjny kraj na świecie. No po prostu ludzie, no coś i chyba świat polega na ludziach, a nie na tym, bo piękny jest, no to jest tego za piękny, kiedy ktoś jeden drugiego popycha, denerwuje, przeszkadza i tak dalej. A jednak wyrozumiałość, pokora Amerykanów, jakieś komunikacja międzyludzka jest inna, nawet w konfliktach codziennych. Pamiętam, ja muszę, żeby się odnaleźć w Nowym Jorku, to naprawdę musiałem pójść na kursy komunikacji. Tak? Które zresztą bardzo mi pomogły w życiu. Nieraz aktualnie w Polsce prawie się nie sprawdzają. Jest tak uważam, jest nie w porządku w stosunkach międzyludzkich w Polsce. A tam, no proste, dam przykład. No, grałem tam kilkadziesiąt lat jako pasję oprócz muzyki w tenisa. Bardzo dobrze i bardzo z wielkim zainteresowaniem. Musiałem, dzień w dzień prawie grałem. Ale też nie byłem jedyny, szczególnie w Manhattanie. Mało kortów, dużo ludzi grających. I trudno, jak ktoś zajmie kort, no to nieraz nie wiadomo, co zrobić. Nie ma tam napisów od tej do tej, tylko tak. Po takich kursach komunikacji bardzo łatwo zacząłem radzić. Bo muszę powiedzieć, że w genach mamy to jakąś albo nieśmiałość, albo nadśmiałość. Nie wiem, czy coś takiego istnieje, że albo jest złość i nerwy. Czyli albo afera, albo cicha myszka. A po prostu tam się nauczyłem, że sprawy logiczne załatwiamy logiką, a sprawy emocjonalne zostawiamy emocją. Czyli po prostu podchodzę i mówię, a państwo długo jeszcze będą grać? Prawie normalne. Mówi, tak, jeszcze sobie pogramy. I tutaj przychodzi kurs. Mówi, ale bardzo pana przepraszam, ale ja bym też chciał być pogram. Może pomyślimy, bo nie chcemy za długo czekać, to może się pomieniamy. A to dobrze, to my jeszcze zagramy 15 minut. Okazuje się, że sukces, że kurs działa. Jest konkret. No jest po prostu. I zagraliśmy. Proszę bardzo, no my odpoczniemy teraz, proszę. A też to ty grałeś z legendami, bo grałeś, Fibak was uczył, ciebie i Ule Dudziak, ale tak. Grałeś też z Lendlem, prawda? To był twój partner. No tak. Ale ty jako dziecko nie grałeś w tenisa, prawda? Tak. Grałeś jako dziecko, czy... Nie, w ogóle nie. Nie, to się zaczęło, że ja ciągle miałem
ciągle miałem sportowe zainteresowania. Koszykówka w Polsce, w szkole, w liceum już. No dla skrzypka najgorszy sport chyba możliwy. Jeszcze siatkówka była. Jeszcze gorzej. Ale jakbyś wtedy tenisa dołożył, to też byłoby nieźle. No też. Ale dzięki temu do dzisiaj nieraz, jak miałem kryzys i miałem kłopoty z chodzeniem, to nawet lekarze założyli, ale skąd ma takie mocne nogi? 36 lat tenisa. A tenis to nogi, to nie ręce. To znaczy ręce też, jak ktoś legra, ale jak się porządnie, tak jak Wojtek pokazywał, bo to Wojtek się bardzo przyczynił do tego że poważnego. Dwóch Wojtków a propos. Wojtek Fibak i Wojtek Karolak. A tu jest w Łodzi anegdota bardzo piękna z naszego grania w Szwecji. Graliśmy tam przez 5 lat mieszkając w Szwecji. Nawet paszporty mieliśmy już, które... To był taki skład Ula Dudziak, ty, Andrzej Wojtek Dąbrowski. Karolak, Andrzej Dąbrowski. Tak. I te organy 250 kg czwórka i Ula na jednym rogu. Tych dźwigania raz było na 6. piętro. Tam nagraliśmy pierwszą płytę bez windy. Tak, ale teraz właśnie grając tam i grając dużo i codziennie prawie, mówię, Wojtek, może byśmy jakiś sport, coś mówi. Mówię, ja kiedyś grałem w tenisa. Jak on mi to powiedział. Ja mówię, no to chodź, to zagramy w tenisa. Mówi, ale wiesz co, mówię, ja nie jestem gotów, bo ja nie mam ubrania, bo Wojtek był jednym z największych. Andrzej elegantów. Czaskowski i Wojtek Karolak, dwóch największych elegantów chyba, jakie Polska widziała i miała. No i tak ja czekałem, rakiety pokupowałem, piłki, ale nie można było się z Wojtkiem dogadać. Któregoś dnia, chyba po paru miesiącach, jak nie po roku, Wojtek mówi, możemy zagrać. Co się okazało, kupił sobie eleganckie, białe, długie spodnie, do tego kurteczkę. Po prostu wyposażył się, tak jak... Ja tylko mogę to porównać do takiego filmu Wakacje pana Ilo, jeżeli ktokolwiek może pamiętać z tym, gdzie... No parodia tenisa. Ja po prostu wyszedłem, no tak jak jakiś dżinsy, cokolwiek, mówię, bo odbijam. Jak to się robi, bo też się nie umiałem specjalnie, widziałem. A naprzeciwko ciebie Lord Cox. Proszę? Lord Cox, sam go tak nazywałeś. No elegant, tak, Lord Cox. No. No ale jak się wyposażył, to zaczęliśmy grać. Śmiesznie graliśmy, jak sobie pomnę, bo nie, naprawdę tak to on więcej wiedział niż ja, także obserwowałem. Wiadomo, że trzeba było piłkę przerzucić na drugą stronę. Ja bym do Nowego Jorku wrócił, bo ty pierwszy raz do Stanów poleciałeś mając 19 lat chyba, prawda? Tak. To było na tournée z Trzaskowskim, tak? Tak. I a ponieważ rozmawiamy o dzieciństwie, czy uważasz, że byłeś wtedy jeszcze dzieckiem? No ja uważam, że dzieckiem już nie byłem, jak miałem 13 lat, ale to jest inna... Do tego też dojdziemy. Inna sprawa. A jak miałem 9, to ciekawe, bo jak miałem 9 lat, to w garniturze i w smokingu grałem koncert z Filharmonią Łódzką. Jako 9-latek na skrzypce. 9-latek. Natomiast miałem 13, to mama mnie już ubrała w krótkie spodnie. Paradoks. Tak. To się wstydziłeś tych krótkich spodni na pewno. Nie, jeszcze jakoś wytrzymywałem. Na tę chwilę potem, jak się to. Jak Willis Canovera posłuchałem w Głos Ameryki i Boogie Woogie i zaczęło się, no to już nie, i blues, nie było siły. Czyli wtedy jako ten 19-latek w Stanach, a wtedy słuchałeś na żywo Armstronga, zaczepiałeś Milesa Davisa. Miles, Armstrong, Sonny Rollins, to jest trudno Washington. Opowiedzieć. Tak. Ben Webster, John Coltrane. No, właściwie wszystko na żywo. Ja to tak szczepałem i sprawdzałem, czy to w Stanach chodzi o taka reklama Real czy Memorex. O co chodzi, że w tej reklamie było tak, szklanka bita i dźwięk taki się okazywał i się pytali, czy to prawdziwy dźwięk, czy to z kasety idzie, reklama kasety. No to ja czasami używam to w życiu codziennym. Real or Memorex. Memorex to była firma, producent kaset. No. Czyli nie można powiedzieć, że wtedy jako 19-latek byłeś jeszcze dzieciakiem? No nie, już się tak nie czułeś. Nie, chyba nie. Jakie ty miałeś ksywy jako dzieciak?
Jak? Poza tym fabrykantem. Fabrykant? No ja jak szybko utyłem z tych luksusów i mało ruchu, no to nazywano mnie Kierda. Kierda, to stare słowo. Nie, nawet bardzo mnie nie wkurzało, ale no nie byłem bardzo z tego zadowolony. Potem miałem psy, jak dostałem trochę takiej odwagi życiowej, która dzisiaj została trochę sarkazmu. Ja strasznie kocham dowcipy sarkastyczne, jakieś takie aluzje, takie różne rzeczy. No to Andrzej Makowiecki, który był pierwszym moim guru, takim cztery lata starszy ode mnie, który właściwie, jak mówię, wszystko co złe człowiek robi w życiu, czy robił, to od niego się nauczyłem. Złe, powiedzmy tak, no dorosłe jakoś, tak. No to mówił na mnie Michaś, ale to miało taką sarkastyczne Michaś. No. Czyli to był drugi pseudonim. A potem to musiałem sobie sam chyba dorabiać. No tak, już jak byłeś dorosły właściwie. Urbanator. To też, a to też z konieczności. Bo zrobiłem pierwszy zespół właściwie pierwszy zespół jazzowy w Nowym Jorku, ale właściwie wszędzie. No. Który najpierw wziąłem poetę, bo usłyszałem gdzieś poetę nad ranem jeżdżąc po Manhattanie. Była taka stacja WBGO i usłyszałem jazz i poezję. Ale ta poezja miała coś w sobie takiego, no bo to czarna stacja, tak oni zawsze ten rytm gdzieś dodają. To nie był rap jeszcze. No ja sobie też zafundowałem takiego poetę i zrobiłem zespół. Po czym okazało się, że młodsi rapują, że oni rapują, no to zaczął się rap. I zespół jazzowy z raperem. I nagrałem pół płyty, nawet ze świetnymi muzykami, właśnie Herbie Hancock tam wystąpił, Brecker Brothers, Marcus Miller. Niektórzy z nich jeszcze nie byli gwiazdami, to byli prawie młodzieńcami, a przedtem grali ze mną jako dzieci. I poszedłem do tej Kolumbii, pokazałem tą płytę i tak, szef od jazzu, George Butler, który dzwonił do mnie w poszukiwaniu muzyków nieraz, bo wiedział, że ja mam zawsze jakichś młodych, dobrych muzyków. To samo robił Zawinul z Weather Report. No a potem moi muzycy z reguły kończyli jako muzycy dorośli u Miles Davisa. Ale tutaj w tej sytuacji też przyszedłem do niego, puściłem mu. Coś mu nie pasowało. Ja byłem bardzo zdziwiony. Mówi, ale poczekaj, tam dwa piętra niżej, pójdź na 10. piętro. Tam są koledzy, to się nazywało w tej chwili w konserwatywnej Kolumbii. Wtedy to się nazywało. Nie nazywało się R&B, ani soul, ani czarna muzyka, black music, bo teraz to już jest oficjalnie, że tak jest. Tylko to się nazywało Special Markets. Special Markets. Specjalne. Tak na wszelki wypadek. To ten konserwatyzm w Kolumbii był taki. No i tak kilku, ten George zadzwonił, George Butler, znany człowiek, do nich, żeby posłuchali tego. Więc zaczęli się kiwać. Mówi, to jest super, to fajny grup, fajnie jest. Mówi, ale dlaczego on tego nie wyda? Przecież to jazz. Ja już nie wiem. I tak chodziłem z tą taśmą, pół płyty, dobre półtora, dwa lata. I w końcu którejś nocy coś odbiło. Zespół trzeba zrobić. Urbanator. Od razu się posypało wszystko i stąd tak. I poszło. Poszło i to. Jak to czasem taka jedna rzecz ma znaczenie. To jest. Wymyślić tę nazwę, która tłumaczy. Tłumaczy wszystko. Ale trudno wymyślić. U mnie mnie to takie rzeczy to budzą w nocy. Wiecie, to Boga kocham. Tak na przykład z reguły wstajemy w nocy tam, siusiu, coś tam. Tego. I często mnie przy okazji budzi pomysł albo melodia. Jak melodia, czy
albo większy pomysł, to tak czy inaczej kończy się komputerem. Tylko, że przy melodii jest gorzej, bo jak zacznę tą melodię notować, żeby z niej zapomnieć, zapominam się, patrzę 10 rano. Nie spałem. Natomiast z tymi pomysłami to czasami tak się ponotuję, nawet rano nie wiem, o co chodzi, ale potem wiem. Ale to było strzał w dziesiątkę. Od razu się pojawili i muzycy, którzy chcieli być urbanatorem. I teraz, a do dzisiaj ta nazwa funkcjonuje, ponieważ właściwie to jest tak jakby urbanator to trochę zrosło tak jakby jazzman nowej generacji. Tak, to jest brand name już właściwie. Nie? Wiadomo, o co chodzi, to jest taki brand name. No, tak. I to tak wyszło, że w tej chwili właściwie wszystko jest. Albo urb u mnie, albo urbz. Jeżeli tak troszeczkę chcę ostrzej to podkreślić, a tak to urbanator job, urbanator days, urbanator radio, to wszystko. Urbanator. Wspaniała książka, polecamy. Ale pięknie odbiegliśmy od tematu. Tak, ale cudownie. A zaczęło się od kierdy, skończyliśmy na urbanatorze. Ale świetnie. Właśnie musiałem uciekać do fajnych rzeczy. Zastanawiałem się, czy ty jako taki młody dzieciak miałeś jakieś takie kompleksy, jak każde dziecko ma. I czy twoim na przykład kompleksem było to, że byłeś właśnie królem życia. Taki paradoks, że może trochę się wstydziłeś tych pieniędzy. Nie, bo ja byłem bardzo hojny i do dzisiaj... Wydaje mi się, że... Bo wtedy nikt nie miał, a ty miałeś, więc to... Ale to ja się dzieliłem. Mhm. I to nie dlatego, że mama mi mówiła, ja po prostu taki tak jestem. Tak miałeś. Szybko się zaprzyjaźniam, każdemu pomogę. Strasznie dużo trzeba mi nabroić, żebym się na kogoś obraził. Ja się nie obrażam. Ale to też trochę te kursy potem pomogły, że to nie ma sensu. No po prostu, że trzeba respektować inne zdanie. Odmienność. Tak. Odmienne zdanie a na kursach z kolei nauczono wielu rzeczy, na przykład, że pierwszym krokiem do porozumienia i do sukcesu z jakimś problemem jest akceptacja i tak dalej. I są kroki. Albo w komunikacji, co nieraz na Facebooku czy na Twitterze, ja pozwalam sobie na chamstwa. Naprawdę. Ale świadomie. Po prostu jeżeli zamiast się złościć, po prostu widzę, że są ludzie, do których można... Bo kurs komunikacji generalnie polega na tym, że uczy komunikować się na poziomie drugiego człowieka. Jeżeli z kimś, w skrócie, się rozmawia, należałoby określić, gdzie on się znajduje, jest do tego jeszcze skala tonów, no. W którym miejscu go jest i wtedy najlepiej się można tam porozumieć i być sobą obaj. A ja też nic nie tracę, bo właśnie wiadomości, które chcę przekazać, po prostu w ten sposób przekonuję. Ale jeżeli ktoś mnie wyzywa, to ja spokojnie potrafię powiedzieć, czy naprawdę tak myślisz, że ja taki jestem? I rozmawiamy. Z czego rozmawiam w podobny sposób. I też piszę niektóre posty adresowane do tych, którzy wykazują się bardzo szybko, można rozpoznać czymkolwiek, po prostu do chama, po chamsku i nie mam z tym żadnego problemu. No to działa. Skala tonów działa. Nie, no tylko w muzyce. Jak byłeś mały, no to jeszcze nie miałeś takiej wprawy, takich umiejętności, więc... No nie miałem umiejętności, ale też nigdy... Po prostu lubiłem pomagać, koleżeńskość i tak dalej. Natomiast oczywiście za naleciałości i te typowo polskie wady, a są... Takie typowe polskie. Musiałem srogo zapłacić w Nowym Jorku paroma konfliktami właśnie biznesowymi. Po prostu w biznesie w Nowym Jorku na początku było wszystko genialnie, wszystko samo szło. I ja myślałem, że to tak po prostu jest, a okazuje się, że 1, 2, 3 błędy i puch, wszystko, koniec. Mogę powiedzieć taki błąd, który właściwie mogę nazwać genetyczny, którego się chyba nigdy nie zapomniałem i nie zapomnę. Prezydent Kolumbii
wtedy Bruce Lanvoll z kolei. Przed wydaniem płyty, to był sierpień, ja miałem genialny zespół, który miałem na tygodniówce. Steve Gadd, Anthony Jackson, Howard Williams, muzycy, legendy. Dzisiaj to w ogóle nie ma nawet. To mówić, to najsłynniejszy muzycy. I chciałem ten zespół utrzymać. I utrzymywałem go dzięki zaliczkom z Kolumbii. I nagrałem wtedy, nagraliśmy płytę Fusion 3 się nazywała. Też do dzisiaj legendarna płyta, oczywiście w innym stylu, to były lata 70, 75 dokładnie. I okazuje się, że mój menadżer, którym ja właśnie, ja go bardziej menadżerowałem niż on mnie, poszedł do prezydenta Kolumbii po to, żeby zaliczkę, żeby to nie dostał, mówił, odmówił. No to ja poszedłem i rozmawiałem. I Bruce Lanvoll mówi, słuchaj, jest taka sprawa. Przełożyliśmy wydanie płyty, ponieważ mamy teraz nowego Bob Dylana, tam to będzie konflikt na październik. Wytrzymaj 2 miesiące, 3. Będziemy promować. Płyta jest rewelacyjna i wrócimy do utrzymania zespołu. A ja jakoś tak, to właśnie nazwałbym tak, no, po polsku troszkę tak mówię. Tak sobie kombinuję, wykombinowałem, że za rogiem jest Atlantyk. Tam jest prezydent Atlantyku, który się nazywa Nesui Ertegun, nieżyjący już, obaj zresztą. Już. Wspaniali ludzie dla muzyki, dla jazzu i dla wszystkiego. Powiedział mi tak, jeżeli coś będą cię źle traktować w Kolumbii, to przyjdź do mnie. No i czasami go spotkałem. Wtedy tak postanowiłem siedząc i patrzę, jak dziś pamiętam, patrzę na tego Bruce Lanvolla i mówię, a nie, mówię. I od tego menadżera, taki prosty, nowojorski, trochę cwaniaczek menadżerek, no. I nauczyłem się takiego zdania po angielsku, które niestety prezydentowi Kolumbii, który mnie uwielbiał i muzykę, wszystko powiedziałem. Bruce, shit or get off the pot. Że ja to powiedziałem, to ja w to nie mogę uwierzyć, ale powiedziałem, powiem, przecież Nesuje za tym, mówię, ale w ogóle co jest? Taka płyta, taki zespół, musi dać, mówię. Albo pójdziesz na nocnik, albo dawaj kasę. Dokładnie tak można to gdzieś przetłumaczyć. Ale spokojnie mówi. Mówi, czyż naprawdę chciał opuścić nas? Ja mówię, jak nie będziecie supportowe wspierać tego zespołu mojego, to tak. Mówi, to masz zgodę. A płytę i tak będziemy promować. I w ciągu godziny wyszedłem na ulicę i biegnę 200 metrów do Atlantyku i prosto do właściciela wytwórni, prezydenta, nazwuję tego. I opowiadam, mówię, że taki mam zespół, taka płyta i tak dalej. A tak patrzę, mówi, muszę ci powiedzieć smutną rzecz. Właśnie tydzień temu przeniesiono mnie do Londynu. Teraz łączymy się razem z Warner Brothers. I nie będę mógł tutaj dużo dla ciebie zrobić. A poza tym podpisali Jean-Luc Pontiego tydzień temu też. I ja w ciągu tej godziny przysłowiowej zostałem na lodzie. Ulica Nowojorska, bez kontraktu, bez niczego. Usiadłem w rynsztoku i zacząłem beczeć. Nauczka. No, bo już dostałem nauczkę. Biorę, dzwonię do Bruce Lanvolla. Mówię, zmieniłem zdanie, bardzo przepraszam, ale oczywiście poczekam. On mówi, o nie, mówi, musisz się nauczyć. Muzyka muzyką, nic się nie zmienia, płyta będzie promowana, wszystko jest tak samo, ale my decyzji nie zmieniamy. Może gdzie indziej ci będzie lepiej. No i na szczęście wyrzucili głównego tego szefa Kolumbii, Clive Davisa, który był administracyjnym bardziej adwokat, wyrzucili za wspieranie szczególnie czarnych i rock'n'rollowców narkotykami.
Też pamiętam któregoś dnia, bo to było koło naszego mieszkania, to się odbywało na ulicy prawie. Panowie w mundurkach wyprowadzają słynnego człowieka, Clive Davisa w biznesie. To wielkie też nazwisko. Nie tyle może za samą muzykę, ile za biznes muzyczny, bo to ten człowiek zrobił no, z konserwatywnej firmy zrobił korporację biznesową niesamowitą. No. No, został też na lodzie i założył wytwórnię. I tam miałem człowieka z kolei, który bardzo nas lubił. Steve Baker się nazywał, był to producent muzyczny. Natychmiast skontaktował nas i tam pierwszym utworem na wytwórni Arista była Papaja. No, reszta jest historia. I poszło, tak. A zadawaliśmy pytania o kompleksy z dzieciństwa. Cudownie, nie? Znaleźliśmy się bardzo daleko, ale ja, właśnie ja cały że... ty. Ja bym... Ale to kompleksy. Lubimy słuchajcie, już wracam do na temat. Rzeczywiście sprawa to, że jedyna, że mama, że dla mamy i sprawa kobiet w moim życiu jest na pewno miałem kompleksy. To mówiłeś też, że byłeś zawsze za grzeczny, nie umiałeś podrywać, bo byłeś za grzeczny. Nie tyle, tylko ja się też zakochiwałem za szybko. Od razu? Prawie, no tak, fascynację myliłem z miłością. Nie wiem, czy przypadkiem to dalej nie poszło, ale to już... Siła wyższa, może bym nie wiedziała. A pamiętasz swoją pierwszą miłość? Taką, która może pamiętam. Była fascynacją, ale no, jednak... Tak, pamiętam. Niedawno się odezwała na Facebooku gdzieś w Kanadzie, no chyba mieszka. W dziewiątej klasie chyba, tak. 13 lat. Albo tak, gdzieś. I to gdzieś na wakacjach byliśmy razem. Gdzieś w każdym razie dużo tam chodziłem za nią, jakieś tam pomagałem, czy mogę coś. Ale czy mówimy o córce lekarza, czy to nie, nie ta dziewczyna? Nie, o koleżance z klasy. No córka lekarza to nie wiem kto kogo, w każdym razie spotykaliśmy się dosyć często. No. I też fascynacja była. Tak, absolutnie tak. No i te fascynacje były zresztą. Andrzej Makowiecki potrafił takie rzeczy zrobić, że jak mama wyjeżdżała w domu, to potrafił robić takie bankiety w moim domu, takie party, że jak się potem światło zapaliło, to mało ludzi było ubranych i właściwie ja byłem z jakąś tam koleżanką ubrany, reszta chyba nie. Czyli to jedyny grzeczny. Tak, ale mało tego, jeszcze pamiętam taki głos z tamtego rogu, mówi: ej, dziewczyny, uważajcie na Michasia, tam nie pozwalać mu za dużo, bo się od razu zakocha. To był jego... Zresztą chyba tak samo do dzisiaj myśli o pewnych moich sprawach. Sam jest trochę inny. I uczył mnie. Zresztą podziwiam, bo no, inaczej te sprawy w życiu potraktował. A ty byłeś też związany we wczesnych latach młodzieńczych z córką Stanisława Dygata, Magdą Dygat. Ale nie udał się ten związek. No, przegrałem w konkurencji z Andrzejem. Akurat jak wróciłem ze Stanów, najpierw to dochodziły mnie głosy żony Andrzeja Czerskiego, że Magda się pyta, co tam z moim chłopakiem, jak tam się sprawuje, czy coś. Ale jak przyjechałem, spotkaliśmy się, to może trochę było chłodniej. A potem wyjechałem na 3 miesiące jeszcze i no i tam była nowa fascynacja. I pierwsze, które doprowadziło potem do pierwszego małżeństwa. No i jak wróciłem z tych 3 miesięcy i spotkaliśmy się właśnie z Magdą. Zresztą dzisiaj się wszyscy przyjaźnimy, to wszystko tak
fajnie jakoś wyszło. Że ona chciała mi coś powiedzieć, ja chciałem coś powiedzieć. No. I nie mogliśmy sobie tego tak jakoś tak oddać, a w końcu się przerwało, że ona się spotyka z Andrzejem, a ja z Ulą. No. Samo poszło, sam, a tak, ale to tak jak, ładnie jakoś poszło. Nawet żeśmy się uścisnęli z tego powodu, że nikt nikogo tam specjalnie nie będzie ranił ani nic. Ale w latach młodzieńczych jeszcze jakiegoś wykładu o kobietach udzielił ci starszy kolega Zbigniew Banaszczyk, muzyk. Co on ci no, tam powiedział? Tak, tak. Ale to były bardziej rozprawy filozoficzne. Filozofia z ulicy, tak. I czego to dotyczyło? Jak masz się zachowywać właśnie, żebyś nie był za grzeczny, czy... Nie, to raczej tematem a propos kobiet to było coś podobnego. Dlatego, że te kobiety muszą mieć bardzo dobre serce, że sobie na tyle pozwalają. Facetom na tyle pozwalają. Takie mieliśmy przemyślenia, rzeczywiście. No całe życie. Pamięta się. No, tak, pamiętam. Ja jeszcze chciałem zapytać cię tutaj, bo w Łodzi jakby pierwsze koncerty grałeś pod Siódemkami. Tak. I opowiadałeś, że jeździłeś tramwajem do szkoły i w tym czasie i jak w otwartej części tramwaju nikogo nie było, to ty śpiewałeś tam tych 12 przystanków. I po pierwsze, czy pamiętasz, co śpiewałeś? I czy dziś właśnie, możesz sobie to zanucić właśnie? Czy możesz nam zaśpiewać to, nie, co wtedy? To były coś w rodzaju bluesów. Po prostu łódzki blues. Łódzki blues. I dlatego jeździłem tramwajem. Żeby sobie pośpiewać, bo nie publicznie, bo przecież nie miałem innej okazji. Tylko właśnie to była świetna okazja, że nikt nie słyszał. Jeszcze to zimą, to w ogóle. Bo jechałeś sam w przedziale. Tak? To nie przedział, to w ogóle. To otwarty tak, tak. O takie platformy. To jeszcze inne dźwięki. Uważam, że były to fantastyczne tramwaje, bo to właśnie można było się i dotlenić, i pośpiewać. A później to nawet można było z kolegą napić się, żeby nikt nie widział, piwko wypić i było okej. Okay. Przyjemne. Bardzo praktyczne. No tak jest. A po piwku się lepiej śpiewało, na pewno. To wiadomo, a ten saksofon w twoim życiu pojawił się no właściwie jeszcze w tym czasie dziecięcym. Czy to już nie dzieci, ale to zdecydowanie dziecięcy. To moja przygoda z saksofonem zaczęła się w ten sposób, że zacząłem chodzić właśnie po klubach, no między innymi najważniejszych klub oczywiście pod Siódemkami, ale tam był też już nie żyjący, fantastyczny talent, troszkę chyba zwichrowaną psychiką, ale genialny człowiek, Jerzy Bożyk. On grał na fortepianie i śpiewał i był ewenementem, bo co jest dla muzyków prawie niemożliwe. W każdej tonacji grał tak samo i śpiewał. A śpiewał w stylu Ray Charlesa. Mm-hmm. I to było w ogóle fenomenalne. I miał też zespół taki dixielandowy przy fabrykach. Się najczęściej robiło albo przy spółdzielniach jakichś. To dzisiaj się nazywa sponsoringi, prawda? To nie było takiej nazwy, tylko po prostu. Tylko przy zakładzie był band. Było, tak, no była możliwość. Zakład miał instrumenty jakieś i miał swój zespół. No. Czasami trzeba było zagrać za to i to wszystko. Mówi, słuchaj, my mamy tutaj w fabryce na Widzewie mamy zespół, mówi, może byś spróbował, mówi, mam tam jakiś saksofon jest. Ja mówię, poszedłem na próbę taką, wziąłem to. Mówi, możesz to wziąć do domu. 6 tygodni później graliśmy koncert w kinie w Kutnie. Czyli w 6 tygodni nauczyłeś się grać na saksofonie. Tak. I pamiętam, że moim solowym występem, kiedy trąbka, puzon, klarnet i sopran. Tak było. 4 nas dęciaków. Oni schodzili i ja zostawałem sam i grałem. To był ten mały kwiatek, Petit Flair, Sydney Bessette. A ile miałeś lat wtedy? No 15, 14, 15. Nawet przed tenobę, jeszcze przed kupnem saksofonu przez mamę. No i wtedy zrozumiałem, że trzeba się wziąć poważnie za to saksofonowanie. No i trzeba poważnie
prawdziwy instrument, którego notabene ciężko mi dzisiaj się trochę dźwiga, bo ręce bolą, ale tenor, saks, no i któregoś dnia powiedziałem, mama jeździła do Poznania, w różne miejsca, ale często też do Poznania, sprzedawać te swoje rękawiczki. Już byli oddzieleni od ojczyma. Był, pół domu było tak trochę przedzielone, zamykali się między sobą, już tam cyrk był. I mówię, że mogę ci pomóc. Mama się bardzo tak zdziwiła, ale mówię, dobrze. A ja już przedtem raz byłem też tam i pamiętam, że w hotelu Bazar, gdzie mama mieszkała, były bardzo dobre frytki i kotlecik schabowy, takie, jakich w Łodzi nie było. Chyba, że w Grandzie, ale też nie, tam było. No i się ucieszyłem, pojechaliśmy tam, ale oczywiście ja wiedziałem, że w centrali muzycznej, tam na takiej ulicy, jest NRD-owski saksofon. Czyli miałeś swoją ukrytą agendę. Pomogę ci, mamo, ale... Tak, plan. Swój pomysł plan, miałeś. Tak. No i jak mama tam negocjowała tam od sklepu do sklepu, czy tam usiadła na chwilę odpocząć, ja pobiegłem do tego sklepu. Remanent. To ja tam klękałem przed tym facetem, żeby otworzył i żeby ten saksofon sprzedał. On kosztował 13,5 tysiąca. On to mówi, wtedy to były pieniądze duże. Duże pieniądze były. Stąd ta pomoc przy rękawiczkach. No. Ale... Mówi, słuchaj, tam jest komis za rogiem i tam widziałem, że mają saksofony. Ja tam lecę, biegnę, a tam jest za 17,5 tysiąca nowiutki Zelmer Mark 6, który mam do dzisiaj. A propos, taki instrument, dobrze odrestaurowany w Nowym Jorku, kosztuje około 10 tysięcy dolarów. To jest jeden z najdroższych saksofonów, jaki można mieć. Ja mam trochę w takim stanie, ale mam do dzisiaj. I ja pobiegłem oczywiście do mamy i tylko patrzę, zaglądałem, ile tam pieniędzy się zbiera. Cienko szło. I w końcu musiałem mamie powiedzieć. Mama mówi, no synku, to jest samochód, ile pieniędzy? Chyba wtedy, no dekawka. Mhm. Chyba nowa albo prawie nowa. Mhm. I mama mówi, to jest straszne. A ja oczywiście już nauczony też trochę. Mówię, mamo, to weź z zaliczki od tych kupców. Kupimy ten saksofon i drugi raz przyjedziemy i przywieziemy towar. No. Smykałka organizacyjna. No to po mamie przecież to było. No codziennie mama wyprawiała różne numery. To musiałem widzieć. I w końcu mama się zgodziła. Kupiła ten saksofon. W momencie, kiedy kupiła ten saksofon, jak już dojechaliśmy taksówką do dworca i do pociągu, to ja poszedłem do innego przedziału, już grałem, żeby grać. Jaka to była radość. I potem mama mówi, synku, dzień, w którym kupiłem ci ten saksofon, straciłam syna. Ale to był bardzo mocny wyrok. Nawet w Nowym Jorku, jak przyjechała, to wspominała to i mówiła. Ale nie była na to zła, bo... Czy była trochę, bo widziała cię na tej, no bo w tej klasycznej orkiestrze. Mama w pewnym sensie pewne rzeczy swoje życiowe poświęciła niestety dla mnie. To też nie na saksofon, mówiliśmy, prawda? Tak, no swoje szczęście tam czy coś, no wszystko jakoś kierunkowała na mnie i mówiliśmy, gdzieś tam nadmienialiśmy o z jednej strony o dzieciństwie, a z drugiej strony o wychowaniu, czy o rodzicach, o ojcostwie, czy tych sprawach. No. W tej chwili mam trochę inne spojrzenie na te rzeczy, ale wtedy nie wiedziałem, o co chodzi. No, po prostu. Twoja mama pewnie też by miała dzisiaj inne spojrzenie na te rzeczy. No. Kto wie? Nie ale, wiem. Ale jakby w późniejszym życiu, już jak byłeś dorosły, mama przylatywała do Nowego Jorku, to jeszcze jakby miała, była szczęśliwa, że jesteś spełnionym muzykiem, czy jednak widziałaby cię ciągle w tej orkiestrze jako skrzypka? Była szczęśliwa, że tak sobie poradziłem. Była szczęśliwa z tego, że nie muszę mieszkać tam, gdzie mieszkałem, czyli w Polsce. Była z wszystkiego zadowolona, ale brakowało jej
brakowało jej gdzieś mnie, bo chyba tak założyła, że spędzi życie ze mną. Nie wiem, jakoś tak. Bo to człowiek nie myśli na te tematy. No. I to są trudne sprawy, bo sprawa rodzicielstwa jest bardzo, bardzo chyba skomplikowana. I to też w różnych generacjach i w różnych okresach życia. Teraz też widzę, że to jest zupełnie inaczej mi to wygląda. I też nie wiadomo, czy w porządku. I nikt nas tego nie uczy. No, ja bardzo często mówię, że w szkołach jest za dużo teorii, za dużo historii, za dużo cyfr, chyba że ktoś jest zainteresowany, że w szkołach należałoby podsycać pasję młodych ludzi do czegoś i tam się koncentrować, ale podstawą powinna być jakaś nauka życia. Nie mówiąc o tym, że należałoby... Życie w praktyce. Życie w praktyce i to życie jak rodzicielskie i życie w związkach. Przecież największym problemem chyba społeczeństwa jednak jest naprawdę ustawienie, ułożenie sobie jakiegoś prawdziwego związku. Jednak kobiety, mężczyźni to są jednak, to się uzupełnia, ale to są inne istoty. I to trzeba zrozumieć wtedy, w szkole, a nie potem, kiedy kobieta odchodzi, bo mówi, bo to, a tamto. I jak się człowiek zastanowi, to ma rację. Jest już po zawodach. I jest po wszystkim. Ciekawe, czy i nie da koniec, się tego a potem nauczyć. Po czasie, że to nie było wcale konieczne, tylko trzeba było wiedzieć, zrozumieć. Nauczyć to by się pewnie... Może to jest taka nauka, że tylko na błędach. Tak, nie? Tylko... No nie, właśnie nie. Myślisz, że... Właśnie... Tylko kwestia, kto by tego uczył. No są... naprawdę w szkołach, w Stanach córki się uczyły tego. No chociażby taka wiedza, że kobieta w wieku średnim ma tak zwany midlife crisis. Jednak jest coś takiego, że w pewnym momencie znów staje przed lustrem, czy jeszcze się nadaje, czy jeszcze się podoba, czy jeszcze to. I wtedy może się bardzo łatwo pojawić u męża, czy partnera, czy coś. Zazdrość niepotrzebna, czy coś. To trzeba po prostu wiedzieć, zrozumieć. Nauczyć się, tak. No to nawet wiedzieć, sama wiadomość tych i takich rzeczy. Nie mówiąc o tym, że z czasem dzieje się odwrotnie i tak wiadomo, czas leci. Dorastamy, starzejemy się, chociaż podobno my jako mężczyźni nigdy nie dorastamy. Czasami nawet mi się wydaje, że to bardzo, szczególnie w tym wypadku, to bardzo się to zgadza. Prawda, tak? Czyli na pytanie, kiedy przestałeś być dzieckiem, jakbyś odpowiedział? Może nigdy. No bo ja całe życie właściwie się bawię, ale ja na to ciężko pracuję i pracowałem. I tak samo jak rozmawialiśmy te parę dni temu gdzieś, byłem w dużym towarzystwie samych mądrych, naprawdę inteligentnych ludzi. I pojawiła się temat szczęścia w życiu. Co to jest szczęście? Czy istnieje coś takiego? Ja zapytany właśnie też kiedyś w Nowym Jorku przyjechał Daniel Passant i robił wywiad, że miałem szczęście, bo poszczęściło się tak od razu. Ale ja na to 14 lat, nawet więcej, ale 14 lat już sfokusowany dnie i noce pracowałem. I dalej pomagałeś szczęściu, właśnie o to chodzi. Czyli ja powiedziałem po prostu tak, szczęście jest bardzo ważne w życiu, ale na takie szczęście to trzeba zapracować. Niedawno ktoś ze mną dyskutował i mówił, że być może tak, ale właściwie, żeby była dyskusja konkretnie na temat, że żeby mieć sukces w biznesie, trzeba mieć szczęście. Czy to jest szczęście, jeżeli ktoś wymyśli coś takiego, co nic nie, czego nie ma i będzie wiedział, jak to zaprezentować, gdzie oczywiście są pewne zbiegi okoliczności, że spotka właściwego człowieka, żeby mu to pokazać, a nie niewłaściwego. Ale to też nie jest tylko szczęście. To jest też to, że rozpoznajemy, że tu tak, a tu może nie. No trzeba, wiedza, doświadczenie, to dużo rzeczy się składa. A generalnie to praca, a praca najlepiej wychodzi, jak się ma pasję. Właściwie to jest chyba jedyny sposób życia. Inaczej, Boże, miał gdzieś pracować i nie mieć z tego przyjemności, nie wyobrażam sobie życia.
Tak się zastanawiamy, bo zadajemy to pytanie naszym gościom, jak się tak odsuną trochę od siebie jako dziecka i pomyślą, w jaki sposób ukształtowało ich dzieciństwo. Ty potrafisz odpowiedzieć na to pytanie? Tak. No to po prostu obserwacja tego, co się działo naokoło. No i ta wielka, dla mnie wielka mama. No. Nie chciałem powiedzieć niestety, nie wiem dlaczego. Niestety, no. Naprawdę wspaniałe. Oczywiście z przesadą właśnie te, powiedziałbym, jeżeli nazwiemy to kłopotami i niewyzbalansowaniem spojrzenia na relacje męsko-damskie, no to też się pojawiły dzięki mamie, czyli może przez mamę, ale no to po prostu tak i podobno też jest, bywa tak z jedynakami, z układem matki, jeszcze samotna matka właściwie z jedynakiem, no jakoś tak to się układa. Ale czyli mama straciła syna, a jednak nie straciła. Jednak nie. Zawdzięczasz jej bardzo dużo. Mama wyposażyła cię na życie w takie hasło. Michał, weź skrzypki i im pokaż. Tak. I to ci to chyba działa nawet do dzisiaj. Do dzisiaj, tak? Nawet jak skrzypiec nie mogę wziąć do ręki z bólu, bo ostatnio bywa, tak? No, to są sprawy też wyższe. Mhm. Ale... Nie, jest coś takiego i to nie jest takie tanie i proste, jak to brzmi, ale po prostu jest gdzieś, nauczyła mnie dążenia do tego, żeby prawie tak jak Miles Davis. Ja nie wiem, nigdy tak nie skojarzyłem, ale muszę szczerze powiedzieć, że teraz myślę, bo tak jak Miles Davis powiedział, nie bój się złej nuty, nie bój się, bądź odważny. I że nie liczy się zła nuta, tylko liczy się, jak wyjdziesz z tej złej nuty, jaka będzie następna. To gdzieś podobne, przekładając na życie z mamą, to gdzieś też podobnie się zobaczyłem. Znaczy, że właśnie nie ma rzeczy niemożliwych, tylko naprawdę to trzeba chcieć, musi być to prawdziwe i trzeba naprawdę chcieć. No, a naprawdę chcieć to chyba pasja, to jest to samo. Trzeba próbować i jeszcze raz próbować. Z tym słowem bym uważał. Tak. Tak, chcieć. Lepiej chcieć niż próbować. Nie. Próba jest zawsze zasekuracyjna, natomiast tu trzeba iść na całość i nie bać się. No. Mhm. Po prostu, bo jeżeli możesz wyśnić, wymarzyć, to znaczy, że możesz to zrobić. To jest tak jakoś u mnie jest. No. Ty na pogrzebie mamy nie byłeś. Nie mogłeś nie być. Nie mogłeś być. Nie. Teoretycznie mogłem. Aha. A to bardzo teoretycznie, bo nie miałem paszportu i miałem dostać pozwolenie na przyjazd do Polski w 81 roku. Nie odważyłem się. Tak, tym bardziej, że chyba tutaj mógł ci grozić areszt, bo miałeś jakieś nierozwiązane z Pagartem historie. Właśnie to o tym mówię. Nie mówiąc o tym, że parę lat później konsul... Po prostu ja się udzielałem też, cały czas nie mając paszportu, zapomniałem o polskim paszporcie. I z konsulatu, tam był atasze kulturalnym, był Sławomir Petelicki. Zresztą bardzo, bardzo się, w pewnym sensie kolegowaliśmy i tak dalej, fajni ludzie w ogóle. I któregoś dnia dostałem telefon, żeby wpaść do konsulatu. Przyszedłem do konsulatu, okazuje się, że siadamy, tam jakaś kawa, siedzimy, jest czterech panów, Sławek, konsul Ciaś, jeszcze dwóch panów i tak rozmawiamy tam. I w pewnym momencie panowie zakładają marynarki, mają maciki i konsul wstaje, idzie do szafy, wyjmuje order zasłużonego działacza kultury i sztuki. Ja mówię, panie konsulu, ale ja od 6 lat nie mam polskiego paszportu. Mówię, a to dobrze, to załatwimy. No, tak to było, taka anegdota była. No, natomiast w Fundacji Kościuszkowskiej, bo pamiętam o tych polskich sprawach, jeszcze zanim kontrakt z Kolumbią dostaliśmy,
polecono nam, że tam Fundacja Kościuszkowska wspiera Polaków, więc poszedłem i pamiętam, jak gdzieś pani dyrektor mówi, tak mówi, no tak, ale my wspieramy artystów. To znaczyło w tym wypadku, że raczej malarzy chyba. Ja tego nie zrozumiałem wtedy, tak. Ja dopiero potem zrozumiałem, bo widziałem, że albo wystawy robili, albo coś z książką związanego. Z muzyką się stosunkowo mało, ale wtedy to mnie bardzo zaszokowało. Afront. No, trochę tak. Artystów, no, ale... a nie jakichś tam muzyków. Zresztą, gdybym był szopenistą, to może bym się zaliczył wtedy do artystów. Może tak. Ty nam kiedyś powiedziałeś, to jest naprawdę niesamowite zdanie, podsumowując jakby życie, do 40 radość, szczęście i zabawa, a potem czapa. Ale tak chyba nie było w twoim przypadku. To troszkę tak sarkastycznie to właśnie, ale... Tak samo jak byłem pewien tego, że mam rację, tak samo teraz mogę powiedzieć, że te, jeszcze nie osiągnąłem tych 40. Mimo, że nigdy nie przestałeś być dzieckiem. To jest no. Dobre. Brawo, brawo. To tak, to choroba inaczej wygląda. No, to tak jak chodzenie po górach. Inaczej to wygląda na Gubałówce, inaczej z Kasprowego Wierchu się na to spogląda. Czyli 40 urodziny przed tobą. Na pewno. To jest cudowne. Super. Bardzo dziękujemy. Bardzo ci dziękujemy. W wieku niewinności naszym gościem był człowiek, który nigdy nie przestał być dzieckiem i mówiliśmy o szczęściu. My razem z Arkiem możemy stwierdzić jedno. My akurat szczęście mieliśmy, bo mogliśmy ciebie gościć. Ja też, bo fajnie i się fajnie rozmawia i fajnie się taką podróż szybką przez życie przelatuje. Podobno nie należy żyć przeszłością i jestem tego fanatykiem wręcz. Ale szczerze mówiąc, to nie zawsze mi się udaje. Ja się po prostu, jak już opowiadam, czy mówię, ja się przenoszę, ja się czuję, ja się tak samo wzruszam, jak i wtedy. Czyżby ludzie się nie zmieniali? Nie dorastają, tak żeśmy mówili. Nigdy. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.